Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Sidwerek i zapraszam Was na moją najnowszą serię. Tym razem zagramy sobie w Jade Empire, grę autorstwa firmy BioWare, grę której kategorii najbliżej do RPG i troszeczkę gry akcji. Powiedziałbym nawet, że tak w zaokrągleniu, w przybliżeniu, jest to po prostu iście hybryda tych dwóch gatunków. No i cóż, panie i panowie, jak wiecie, ja mógłbym gadać godzinę, taki już jestem wygadany, a tutaj mamy już taki bardziej starszy graczy motyw, czyli oczywiście taki trailer odpalający się w menu, kiedy się nic nie robi. Kiedyś to była norma, dzisiaj takie troszeczkę już no, zapomniane coś. Tak przynajmniej mi się wydaje. Czasem się jakieś załączają jeszcze te ekrany jakby, ale to raczej już rzadkość. No i dobra, czym jest Jade Empire? Jak powiedziałem, jest to gra RPG. Jednakowoż, jest to gra o tyle inna od tych ostatnio nagrywanych, że nareszcie odcinamy się od takiego w miarę średniowiecznego, europejskiego, średniowiecznego fantasy jak Gothic, tam Tirdage. To wszystko mimo wszystko gdzieś się o te średniowieczne fantasy obiega. Jednakowoż tutaj nareszcie trafiamy do innych klimatów, trafiamy do klimatów azjatyckich, lecz nie jak zazwyczaj do Japonii i samurajów, lecz głównie bym rzekł, że te klimaty to bardziej Chiny, Tybet, te sprawy, te wierzenia. Co ja powiem więcej, grałem w Jade Empire swego czasu, przeszedłem tę grę i chciałbym zobaczyć, czy jest tak dobra, jak ją zapamiętałem. Od razu mówię, że mimo tego, że w nią grałem, nie pamiętam praktycznie nic. Mam jakieś przebłyski jeszcze, ale to są przebłyski ludziska sprzed około 8 lat. Ta gra wyszła w roku 2007 i muszę przyznać, że w tamtym roku graficznie na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Tym większe, dlatego też ją dużo lepiej wspominam od niektórych innych tytułów tamtych lat, że dostałem ją, znaczy dostałem ją właśnie jak jeszcze nie mogłem jej uruchomić. Ktoś mi taki prezent dał, że pewnie to znacie, dostałem grę. Na mój komputer nie mógł jej uruchomić. Wiecie, jakie to jest smutne uczucie. Ale na szczęście jakieś pół roku później dostałem lepszy komputer i sobie ją w tą grę zagrałem. I powiem wam jedno. Do diabła. To była pierwsza gra, którą odpaliłem w nowym komputerze. Wreszcie przesiadłem się z 15 cali mojego, o Jezu, chyba Radeona 9600. I... ojejciu. Już nie pamiętam, jaki miałem procesor, ale to było... To był 1 razy 1,8. Ja go tam kręciłem do 2,5, bo był strasznie podatny na kręcenie. Ale jak się przesiadłem na te, na 2 razy wyższą rozdzielczość, na dużo więcej cali, to po prostu ta gra wydawała mi się taka piękna. Dzisiaj no, widzę, że już taka nie jest. To jest też... Ojej, już się długo rozgaduję troszeczkę. Przepraszam, mam nadzieję, że nie wybaczycie. Bo jak zwykle będzie Silverek, 6 minuta film się zaczyna. Przepraszam, czy że gra się zaczyna. Przepraszam. Jednakowoż prawda jest taka, że dopiero teraz widzę, że ta gra jednak nie jest taka ładna i strasznie mnie wkurza w ludziach to, że czasem spotykam się z takim zdaniem jak wy, że ludzie mówią mi, iż w sumie to gry od 2000, wstaw tutaj dowolną liczbę, już się nie rozwijają graficznie, tylko wymagania rosną. No powiem wam tak, jak wychodził na przykład Wiedźmin pierwszy, ja go miałem za bardzo ładną grę, za piękną grę, zagrałem w niego 3 lata później, to stwierdziłem, że już taki ładny nie jest. Na dzień dzisiejszy stwierdzam, że jest brzydki bardzo. Tak samo z Jade Empire'em, wtedy to mnie zrobiło wielkie wrażenie. A na dzień dzisiejszy wygląda... no cóż... już nie tak pięknie. A ludziom się wydaje... ludzkiego po prostu się przyzwyczaja, do to chodzi, że ludzkiego się przyzwyczaja do tych Full HD, do tych wszystkich pięknych tekstur. A jeszcze pamięć oddziałowuje, że kiedyś się grało i takie piękne było, a to jest takie piękne nie jest. Tylko to zdanie mnie strasznie wkurza, że grafika nie się nie postępuje, mechaniki nie postępują, fakt, niektóre gry idą w uproszczenia, ale bynajmniej nie graficzne. Nie, grafikę... nie, one nie ruszają tego tematu. Grafika idzie do przodu cały czas, dlatego też zmagania idą do przodu. Oczywiście przyznam, iż troszkę mnie niepokoi to, że jednak te gry coraz bardziej wymagające są. Bo postęp aż taki nie jest, optymalizacja na PC-tach leży, tutaj nie ma co kłamać, ale to chyba temat na inny film. Jeszcze tak powiem, że cały czas czekam na sequel tej gry. Planowałem ją sobie odświeżyć przed wyjściem sequela, niestety do dzisiaj się nie doczekałem. Jeszcze mała ciekawostka, tak już na koniec, jak już zrobiłem mega długi wstęp, to sobie jeszcze parę sekund podciągnę, że kiedyś Jade Empire'a nagrywałem. Tylko, że okazało się, że mój stary komputer niestety nie był w stanie tej gry nagrywać.
I musiałem tej serii zaprzestać. To była jedna z nielicznych serii na kanale, której nie skończyłem. Ale teraz mam okazję, żeby to jednak zrobić. A więc serdecznie zapraszam was na seans. I ja już więcej nic nie będę mówił, bo wiecie doskonale, że gdybym nie kliknął teraz nowej gry, to byśmy gadali przez najbliższe 3 godziny. A czyli w sumie, patrząc na fakt, że tylko ja tu gadam, to prowadziłbym 3-godzinny monolog w waszym kierunku. Monolog w czyimś kierunku. To jest jednak doba naszych czasów. Na mniejsza o to. Rozpoczynamy nową grę. Oczywiście, żeby nie było, tak jeszcze można sekundeczkę malutką się wrócę. Gramy na najwyższym dostępnym poziomie trudności. Jest co prawda jeden wyższy, jadeitowy mistrz. Jednakowo, żeby go rozpocząć, trzeba przejść raz grę. No i tutaj jest taka sprawa, że ja myślałem, żeby ściągnąć sobie może jakiś zapis, żeby go odblokować. Ale o ile się nie mylę, doczytałem się tak na szybko, że niestety, ale tamten poziom trudności jest przystosowany pod postać, która już przeszła grę. Jest to wymagany wtedy import postaci, więc sądzę, że tamten poziom byłby niemal niewykonalny, gdybym coś takiego zrobił. Albo musiałbym od razu stworzyć postać, która jest rozwinięta w jakiś sposób. Albo użyć czegoś zapisu. No, to jest najwyższy poziom, jaki jest standardowo dostępny i powiem wam tak. Może to dlatego, że poprzednią serią, w którą grałem, był czas zapłaty. Ale ta gra, kuźwa, nie jest prosta. Naprawdę ona nie jest prosta. Niech to licho strzeli, ale to ona zresztą sama już pokaże. Na początek możemy sobie brać postać, co prawda tylko wygląd, ponieważ imię i umiejętności możemy sobie pozmieniać. No cóż, jak chodzi o wygląd, mamy typowego gracza StarCrafta, przynajmniej mi on takiego typowego gracza StarCrafta strasznie przypomina. Tak, bez jakichś żartów, nie wiem. Możecie też napisać, kogo wam te postacie przypominają, byłoby ciekawe porównanie. Tutaj mamy starszą panią, ponieważ jak wiemy, Azjatki się dość późno starzeją. Przynajmniej tak kolega mi powiedział. No a ona ma też przy okazji dużo makijażu, więc może jej też nie wybierzemy, pójdziemy dalej. Następnie mamy znowu tonę makijażu i postać, która wygląda jak typowa wojowniczka z jakiegoś Street Fightera czy Tekena. Moje zdanie, macie inne, piszcie, z chęcią tutaj porównam. I mamy przerośniętego przegroma po prostu, który wygląda przy okazji jak standardowy strażnik, który miera na 2 strzały. Powiem wam tak. Gdybyśmy grali w RPGa właśnie europejskiego pokroju, jakiś Dark Souls czy coś, to ten gościu, to byłby gość, którego byśmy się bali. On byłby tym typem, którego łatwo jest zabić, ale jak was pierdzielnie, to wylatujecie poza mapę. Jednakowoż jesteśmy w Chinach. Powiedzmy, że jesteśmy w Chinach, bo to jest chyba świat fantazy, z tego co pamiętam. Już nie pamiętam, jak to dokładnie szło, mówię, nie pamiętam nic praktycznie z tej gry. Jednakowoż jesteśmy właśnie w takim chińskim troszeczkę tutaj temacie, japońskim. A o tyle, o ile w Japonii troszeczkę inaczej, to jednak jak chodzi o chińskie anime gry, nauczyły mnie one jednego. Gościu, który wygląda jak 100 kg mięśni. Czysty trening, duża masa, tylko oczywiście mięśniowa. Po prostu mistrz świata. Jest zazwyczaj typem, który wydaje się silny, ale pada na 2 strzały. Potężne sylwetki są tylko 2. Po pierwsze, kurdupel, czyli w sumie 3. Umięśniony kurdupel, najlepiej w wieku około 20 paru lat. To jest przekoks. Tego gościa musisz się bać. Może wygląda niewinnie, ale jest mały. I morze. Mały człowiek i ocean, jednym słowem. I ponadto druga sylwetka to grubas. Grubas, 100 kg tłuszczu, 0 mięśni. Ale jak on ci pierdzielnie, to poczujesz, to znaczy prawdziwa sztuka sumo. I jeszcze trzecia sylwetka, to już bardziej chodzi o wiek, podstarzały dziadek. Jeżeli jest się kogo bać w chińskim właśnie uniwersach, poza małymi gościami umięśnionymi grubasami, to są to zdecydowanie dziadkowie. Oj, z dziadkami się nie zadziera. A kolejna postać to nikt inny jak ten gościu, w którym myślę, że zagramy, ponieważ wygląda całkiem spoko, pokażemy, że mały człowiek i może. A ponadto także myślałem jeszcze nad tą bardzo ładną panią, w sumie chyba najładniejszą ze wszystkich tych dostępnych postaci. Jednakowoż jak usłyszałem jej głos i pomyślałem, że będę musiał go słuchać całą grę, to chyba wolę gościa, zdecydowanie go wolę, ponieważ przy wybieraniu umiejętności, czy bardziej stylu walki, bo tutaj taki system funkcjonuje, no cóż. No cóż, tego głosu, tego zmiany stylu walki dość często się słucha, więc postać ze złym głosem tak trochę nie pasuje.
Mniejsza o to. Mamy też jakiegoś podstarzałego mnicha. I to w sumie tyle. W ogóle gościu wygląda, jak miał 20 lat, a przez te włosy przypominałem trochę Krillina. Takim w ogóle nie wiem, czy kojarzycie, jak ktoś was ogląda anime, jest takie anime Usionotora. Tam był motyw, że liczyli siłę w Krillanach. Ja stwierdziłem, że jak można liczyć siłę w czymś, czego nie ma. Siły. W czymś, co nie ma siły. Nieważne, mniejsza o to, słuchaj, jak ktoś oglądał Dragon Balla. Taki sobie żarcik kosmonaucik. No to wybieramy sobie, jak powiedziałem wcześniej, wściekłego Minga. Oczywiście imię mu chyba zmienimy. Nie patrzcie na te przedrostki, bo wiadomo, w Chinach to było popularne, jakieś tam zabójczy kojot, niszczycielski tygrys, przyczajona puma, ukryty smok. Jo! Te sprawy. No, co w sumie jest fajne, że to właśnie nawiązuje. Nie śmieję się z tych nazw, bo rozumiem, że one były epickie. Powiem wam, że nawet z tego czasu nie znałem historii Chin, ale potem jak ją troszeczkę jednak poznałem, to... tą taką wcześniejszą oczywiście historię Chin, no to kurczaki pieczone... no działy się tam ciekawe rzeczy. Jest takie fajne anime na ten temat, ale... Southern Koro. Przepraszam, malutkie cięcie na kichnięcie. No i cóż, ja wam powiem więcej, jak chodzi o te Southern Koro, tak może do końca, skoro zacząłem. Wiem, że przedłużam strasznie. Nie zabijecie mnie, prawda? Mam nadzieję. No dobrze, panie i panowie, jak chodzi o to, no to powiem wam tak. Anime jest bardzo fajne, jak ktoś chce się zainteresować właśnie historią Chin, nie za bardzo chce mu się czytać, to tam ma taki bliski całokształt, który właśnie może go zachęcić do poznania takiej najbardziej prawdziwej historii i takiej troszeczkę, no, innej. Przynajmniej ta, która, tej części, która jest znana, bo tam jest kilka motywów takich, a nie innych, które troszeczkę są jednak historykom nie za bardzo znane. No i cóż ja wam powiem, jak chodzi o tamte anime, rekomenduję je bardzo, jednakowo, że jest im taki malutki problem, który się może niektórym nie spodobać. Jak mamy tam generałów czy przywódców, to niestety są oni ukazani w ten taki sposób, ja to nazywam jakby przeniesieniem armii do człowieka, czyli o ile normalnie generał jest generałem, jest człowiekiem, który dowodzi ludźmi, jest tym, który myśli, tym, który motywuje, tym, który odpowiada za nich, tym wielkim, który... stoję na czele, bierz na siebie odpowiedzialność i tak dalej. No to cóż, tam są generałowie pokazani w taki sposób właśnie jak mniej więcej w Sengoku Basara, że mamy tam do czynienia po prostu, że generał na przykład sam jest w stanie wyrżnąć 500-600 ludzi, 700. Oczywiście tu chodzi o takie nawiązanie, czy powiedzmy taki motyw, że tam w pewnym momencie niby jest magia użyta, tak naprawdę się okazuje, że to nie jest magia, to w jakiś dziwny sposób to wszystko działa. Po prostu wszystko jest tak umowne troszeczkę, jeżeli chodzi o ten realizm, ale całokształt jest przekazany i naprawdę anime jest też mocno rzeźnickie. No, tak powiem, zwalenie mnóstwa zwierzyny do kanionu, żeby zwalić ją na wroga i zasypać wroga, następnie zjechanie po niej, po ich martwych ciałach i wyrżnięcie wroga do końca, to jednak jest coś. Ale mniejsza o to, bo mnie zabieć za to gadanie, przechodzimy do kreacji postaci, bo jeszcze to nam pozostało, a w tym odcinku jednak chciałbym pokazać kawałek gameplayu. Mamy trzy statystyki, podobnie jak w Skyrimie, ciało, duch i umysł, odpowiada za zdrowie, czy i skupienie. Nie mogli tego po prostu zrobić zdrowie, czy i skupienie, tylko musieli dodać ciało, duch, umysł. Może to będzie mieć jakieś zastosowanie później, któż to wie? Boże, co ja mam dzisiaj z tym katarem? Niech to licho strzeli. Współczynnik ciało określa twoją fizyczną wytrzymałość i odporność na obrażenia. Zdrowie określa twoją fizyczną wytrzymałość. Kiedy zdrowie spadnie do zera, umrzesz. Nie domyśliłbym się. Chociaż w wielu grach jest na przykład jakiś system drugiej szansy, czy bycia po prostu omdlonym, no więc może to powinni podkreślić. Chociaż w tamtych czasach raczej było to mniej popularne, ale też było. Zdrowie można odzyskać, używając leczenia chi, podnosząc czerwone bonusy podczas walki lub medytując przy źródłach ducha. Czyli mamy coś na wzór chyba systemu z Diablo. Chociaż to chyba wyszło przed Diablo 3, ale jak pamiętam, że chyba ten system z tymi kulkami był pokazany już w demie z 2006, czy jakoś tak? No mniejsza. Współczynnik duch określa twoją wewnętrzną siłę i moc magiczną. Chi określa twoją duchową energię, chi używasz, aby odzyskiwać zdrowie przy pomocy leczenia chi, wzmocnić swoje ataki, a także korzystając ze strojów magicznych i potężnych transformacji. Chi można odzyskać, podnosząc niebieskie bonusy podczas walki i medytując przy źródłach ducha, albo ukraść przeciwnikom przy użyciu stylu złodzieja ducha.
Współczynnik umysłu określa twoją koncentrację i zdolności taktyczne podczas walki. Skupienie określa twoją zdolność do koncentrowania się podczas walki. Skupienie zużywasz, gdy korzystasz z broni lub z trybu skupienia spowolnienia wrogów. Skupienie można odzyskać, podnosząc żółte bonusy podczas walki lub medytując przy kapliczkach skupienia. Czyli rozumiem, że duch i umysł są to jakieś rodzaje many, tylko że umysł jest także wymagany do korzystania z broni, co ciekawe. Jak dobrze pamiętam, ta gra pokazuje pewną zasadę, że kung fu może w filmach, czy w grach, czy tam w anime, grach niektórych, jest pokazane jako kung fu. No ogólnie sztuki walki, takie wiecie, walki gołymi rękami. No cóż, są pokazywane w tych wszystkich mediach jako coś niesamowitego, tutaj zaś jednak różnica pomiędzy obrażeniami, przynajmniej na początku gry, potem wiadomo, jak jesteś takim arcymistrzem magicznych walek, no to wiadomo, jest co innego. Ale na początku gry jednak widać, że różnica dla takiego jeszcze w miarę normalnego człowieka, tylko bardzo dobrze wyszkolonego, pomiędzy pięścią a ostrzem jest taka właśnie, jak adekwatnie długość pięści i ostrza. To jest dość ciekawa sprawa i szczerze mi się to podoba, bo jest to dość realistyczne. Chociaż sama gra oczywiście jest dość mocno fantasy, ale. I to dość mocno fantasy nie tylko w kierunku duchów, ale także w kierunku technologii. Jednakowoż to potem. Jeżeli dobrze pamiętam też, bo jak mówię, ja nie pamiętam z tej gry, jest, no, wiele nie pamiętam, więc to jest jakby takie zakrajbe wydać lewo. Ale pamiętam, że był jeden fajny styl, z którego lubiłem korzystać, z jakichś dwóch mieczy. Mówię, dwa miecze, szkoda, że w czasie zapłaty jakoś tak o nich zapomniałem, a także jeszcze, że nie było ich praktycznie w grze, bo jedne stare, jakieś tam dualne miecze były. Jakieś 30 obrażeń. Po co? Smutne. I szczerze powiedziawszy, jako że za bardzo nie wiem, do czego chi skupienie służy, a jak sprawdzałem, to goście biją dość mocno, to chyba dam zdrowie sobie. Bo sprawdzałem, no, oczywiście na początku miałem problem, żeby tą grę nagrać, stąd przepraszam, że nie było materiału wczoraj i dzisiaj jest dopiero tak późno. Ale po prostu gra, no cóż, o ile chodzi dobrze, to niestety podczas nagrywania było to haniebne po prostu zamiast 30 klatkach wyglądało to jak 5. A jak was ciekawi, czemu do diabła gramy w 30 klatkach, nawet jeżeli dostęp na YouTubie jest 60? To dlatego, że wolę nagrywać w 60, ponieważ tak mi nagranie lepiej wygląda, mimo tego, że jest tutaj maksimum 30. I tak, da się odblokować, żeby było więcej niż 30, jednakowoż gra jest bardzo, bardzo do 30 przystosowana, przez co po prostu, niestety, ale jak jest więcej, bo ta gra chodzi na przykład na moim komputerze w 350-400, no to po prostu animacje szaleją. Tak jak na pasy jest tutaj animowany, sobie lata szybko, goście wstają z prędkością światła. Co się dzieje po prostu? Gościu szybciej wstaje niż się przewraca. Więc ja wolę jednak grać z tym limitem FPS-ów. Jest to dość bolące, mój PC Master Race płacze w środku. No ale cóż, mam PC Master Race'a z GTS-em 250, więc... Co ja mogę mówić o PC Master Race'ie? Nvidia dawaj szybciej te Pascale, albo AMD te Arctic Islandy, ja już pieniądze odkładam, może coś się wreszcie kupi ciekawego. Dobra, mniejsza o to. I tak, kolejna sprawa to są style. Styl się tutaj mocno rozwija, tu właśnie gra bardzo polega na zmienianiu tych styli. O, no i cóż, co my tu mamy? Po pierwsze niebieską falę, z której nie możemy zrezygnować w żadnym wypadku. Próbowałem, nie da się jej odpiąć. I możemy wejść sobie jeden z pozostałych czterech standardowych styli. I tak, po pierwsze, niebiańska fala zadaje styl wsparcia, zadaje bezpośrednie obrażenia w trybie uderzenia, czyli potężny atak tego stylu może rozpocząć harmoniczną kombinację. Brzmi bardzo fajnie, epicko i przy okazji nie mam pojęcia, jak to wykonać. Z której powstanie uzupełnienie zdrowia. Wojownicy wyćwiczeni w niebiańskiej fali uczą się technik, które spowalniają przeciwników, chociaż ten styl wsparcia nie wywołuje obrażeń. Mistrz może manipulować chi na obszarze wokół przeciwników, czyniąc ich powolnymi i łatwymi do pokonania. Nawet szybcy jak błyskawice przeciwnicy mogą zostać spowolnieni do żółwiego tempa, jeśli niebiańska fala zostaje umiejętnie zastosowana. No dobra. I mamy tutaj 400 walki, które możemy sobie wybrać, bo jak usłyszeliśmy zresztą... Tam ja bardziej przeczytałem w tym wypadku. To nasz pierwszy styl nie bije żadnych obrażeń, więc ciężko byłoby przejść grę na tym stylu się opierając. Powiem wam, że nie wiem co ja temu Katarowi zrobiłem, ale to musiał być jakiś naprawdę parszywy czyn. Mniejsza o to, zobaczmy jakie style mogą uzupełnić naszą niebiańską falę. A więc tak, styl do walki wręcz. Ten styl może dopełnić harmoniczną kombinację. Tysiąc cięć to dobra nazwa, choć w tym stylu nie używa się ostrzy. Mistrz, który się nim posługuje, zadaje liczne i lekkie uderzenia, jedno za drugim, zamiast pojedynczych, miażdżących ciosów czy gromiących kopnięć.
Wielu oponentów zatacza się po takim nieustającym ataku i nie może odpowiedzieć na uderzenia wystarczająco szybko, by znaleźć sposobność do wyprowadzenia własnego ciosu. No, powiem wam, że testowałem ten styl i nie za bardzo mi przypadł. Testowałem go przez chwilę, jak sprawdzałem, czy nagrywanie dobrze działa, więc może na razie go nie wybiorę. Mam nadzieję, że potem może będzie można nadrobić ten mój błąd, jeżeli jest fajny, ale zobaczymy. Podczas gry ogólnie uczymy się wielu stylów, ale nie jestem pewien, czy tych podstawowych faktycznie będziemy mogli. Chociaż chyba białego demona pamiętam. Coś mam jakieś przebłyski, że dało się później nauczyć. Ale mogę się mylić. No dobra, kolejny styl. Styl do walki wręcz. I po raz kolejny harmoniczna kombinacja. Powiem wam, że to jest dość mocno nadużywane, jak na fakt, że gracz nie ma za bardzo pojęcia, co to jest, bo nie zostało to wytłumaczone, chyba czy jakiś poradniku jest. Nie wiem. Wigor i szybkość zwierzęcia, od którego wodzi się nazwa stylu, sprawia, że skaczący tygrys oszałamia widzów i rozbija przeciwników. Adepci tego stylu walki wręcz skupiają się na sile i szybkości tygrysa do tego stopnia, że wydaje się, jakby ostre szapazury wyrastały im z pięści. Szybkie skokowe techniki oraz druzgoczące uderzenia wytwarzają lawinę śmierci, która może trzymać na dystans nawet uzbrojonych przeciwników. Brzmi na bardzo fajny styl. Oczywiście brzmi, a jak będzie, to zobaczymy. Biały demon, styl walki wręcz. Ten styl może kończyć harmoniczną kombinację i po raz kolejny. W sumie brzmi to bardzo azjatycko, to mi się strasznie podoba. Że jak utrzymujemy się w takim klimacie, to trzymamy się do końca, nawet jak nazwy są takie troszeczkę może dla Europejczyków śmieszne. Jakieś tam przejone pumy, ukryte smoki i tak dalej, ale nie śmiejmy się z tego. To jednak ma swój także bardzo fajny charakter. Wiele osób ćwiczących sztuki walki krytykuje styl białego demona za to, że jest powolny i ociężały. Ale gdy zostanie wykorzystany przez prawdziwego mistrza, może się stać jednym z najgroźniejszych stylów walki. Białemu demonowi brakuje co prawda widowiskowego polotu, szybszych ataków, ale wojownik, korzystając z jego mocy i zastrzeszających technik, robi wśród przeciwników takie spustoszenie, jak ogr w herbaciarni. A jakie spustoszenie robi ogr w herbaciarni? Bo nigdy nie miałem sposobności tego zobaczyć. Chyba w Onimuszy ktoś tam, pamiętam, że jakieś rozpierdzie robił w herbaciarni, ale to był jakiś chyba demon, kościotrup czy inne słysianie ogr. No mniejsza o to. Jak ktoś z was wie, czy to jest duży czy mały rozpierdziel, to może napisać, z chęcią się dowiem. I ostatnia rzecz, ostatnia technika, ostatni styl. O, tego słowa powinienem używać, bo koniec końców jest to ładnie napisane w tym miejscu, więc się nie musimy zastanawiać, czym to jest. Styl walki wręcz. Wielu ludzi w Jadeitowym Cesarstwie słyszało o legendarnym uderzeniu, ale nieliczni mogli je zobaczyć. Jeszcze mniej osób panowało ten styl walki. Należy się jednak bać tych, którzy zdołali tego dokonać. Ich uderzenia padają zbyt szybko, by je zablokować, a kopnięcia mogą w okamgnieniu załatwić przeciwnika na dobre. Ten katar jest po prostu straszny dzisiaj, mam dość życia przez niego. Mniejsza o to jednakowoż, panie i panowie. No cóż, szczerze powiedziawszy, najbardziej przemówiły do mnie te dwa style. Skaczący tygrys wydaje się być niesamowicie użyteczny, przynajmniej z opisu. A biały demon zaś czuję, że może mieć takie pierdzielnięcie, że masakra. Jak mówiłem, miecz a pięść to inna liga w tej grze, ale a czuję, że to może być nawet bliskie miecza, dlatego że pewnie jest naprawdę strasznie wolne. I tu pytanie. Pójdziemy na ciężko? Bo czuję, że ten styl będzie ciężki, żeby się go nauczyć. Chyba tak. Niechaj będzie biały demon. Może nie bardzo pasuje do takiego gościa. W sumie to może w takim razie skaczący tygrys. Też brzmi fajnie. No. A ja i tak już grałem sporo ciężej, bo mimo tego, że mam dwa pady, to pomyślałem, że pogram sobie na myszce, nie mam ochoty raczej nagrać na padzie w tym momencie. Więc cóż, mam dodatkowe utrudnienie, bo to jednak była gra robiona z myślą o konsoli. Więc może skaczący tygrys jakoś tak bardziej mi pasuje do naszego gościa. Ale taki też właśnie zabójczy cios białego demona, mówiłem o zabójczych kurduplach. Więc no, mały, a może... Dobra, niech będzie. Czuję, że to będzie mocny styl. Akceptujesz postać? Jak najbardziej. No i teraz musimy sobie naszą postać nazwać. Niechaj będzie po prostu... Nie wiem, kurde. Przyczajona puma, ukryty smok, ten kaszyczny tekst. Może niekoniecznie. Niechaj to będzie... Szpamujący krab. Nie, dobra. Już bez takich żartów. Ale spamujący krab to jest idealne imię dla jakiegoś niskiego wojownika. Spamujący krab.
A jako, że wiedziałem, iż myślenie nazwy chwilę mi zajmie, to wymyśliłem ją poza wizją. I oto jest nasz srebrzysty Oni. Oni znaczy demon, więc srebrzysty demon. Oni też przy okazji brzmi jak takie azjatyckie imię. Jak Wi-Fi na przykład. Mam dwie córki, Wi-Fi. Śmieszne żarty. No, mniejsza o to. Mniejsza o to, panie i panowie. Koniec żartów. Zaczynamy grę. Zamknięte lokacje w starych gierniach troszeczkę są widoczne, że postęp jednak otworzył nam ciut horyzonty. I swear, one of these days I'll find a way around your guard. No cóż, jak widzimy, mamy tutaj chyba jakąś zakończoną walkę pomiędzy naszym głównym bohaterem a jakimś innym gościem. No cóż. No cóż, to możemy mu powiedzieć. Ja mamy tutaj możliwość mniej więcej kształtowania naszego charakteru. Jest tutaj nawet system charyzmy, coś na wzór tego z Fable'a. Możemy być źli albo dobrzy. No i co ja powiem więcej? Czy chcemy być wredni? Nie znamy gościa. Znam go dopiero od 2 sekund, powiedziałbym jedno zdanie. Powiedzmy, że... nie wiem. Jeszcze jedna walka? I feel that I learn something every time I face you. Even if it's only a new place to nurse a bruise. So long as you're certain you have time. O ile gościu nie jest mocno dwulicowy, a widzimy, że naszą postać można nazwać go przyjacielem, no to sądzę, że raczej obrażenie go nie ma zbyt dużego sensu. A więc... Może nie byłyśmy dla niego aż tak mili. Let us begin. Zaczynajmy. Dobra, zobaczymy, na co cię stać, gościu. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z tutorialem. Mamy system namierzenia przeciwników, możemy atakować tylko jednego naraz, chociaż chyba też obrażenia obszarowe mogą wystąpić. No i jak widzę, podstawowy atak jest używany za pomocą lewego przycisku myszki. Oj, ten styl jest naprawdę dużo wolniejszy od tego, którego wcześniej używałem. Czyli tego 1000 ostrzy. Wciskaj spacja, stojąc nieruchomo, by blokować podstawowe ataki. Dobra, jedna z podstawowych mechanik w tej grze. Dobra robota, kurde, tak jesteś dobry, przytrzymałeś spację, graczu. Cóż za osiągnięcie. I możemy się za pomocą shiftu leczyć, przywracając chi. Wracając zdrowiając kosztem chi silverku. Nie myl się, bo to jednak duża różnica. Potężne ataki mogą przełamać stanę przeciwnika. Wciśnij prawie przycisk myszki, by przełamać blok. Jak zauważyłem, to ma spory problem, bo naprawdę rzadko tego będziemy używać na tym poziomie trudności, gdyż to jest duże ryzyko używanie tego. Używanie tego to ogólnie jest duża szansa, że możemy umrzeć. Ta zmiana nam kazała unikać. Unikamy za pomocą pchnięcia 2 razy klawisza kierunkowego, czyli wsadu. Wow, ten styl naprawdę dużo bije, ale już widzę, że jest problematyczny. Widzicie? To jest poziom trudności... No cóż, pierwszej walki na najwyższym poziomie. Jak widzicie, nie jest za prosto, bo gościu mi zabrało na 2 strzały połowę zdrowia, ponad połowę. A kurczaki pieszone, tak tylko powiem, że ja w te zdrowie zainwestowałem sporo punktów. Więc nie jest za kolorowo. Did you see? Master Lee was watching. He may not show it, but he clearly takes pride in watching the students practice. I learn something every time we meet. Proving that loss sometimes is the best teacher. Thank the heavens the bruises are worth it. Na błędach się najwięcej uczysz, ja to... Zawsze powtarzam i tego nieraz doświadczyłem. I wiem, że ogólnie... Doświadczenie, panie i panowie, doświadczenie jest tym, czego wam potrzeba zawsze. Bez doświadczenia i bez pracy niestety nic się nie osiągnie. Dość smutna... I bolesna, prawda? Niektórzy mają talent, zgadza się, ale talent bez polerowania to tylko dobry start. I nic więcej. Chociaż wiadomo, że fajnie jest nauczyć się czegoś w 2 lata, co nie uczą się po 10, ale... No, trzeba mieć też szczęście w życiu, prawda? Ja na przykład go nie posiadam, więc... Przywykłem po prostu. No dobra, panie i panowie. A więc ja mogę ci powiedzieć, przyjacielu... No... Jeźdź, czujesz, nawet mimika twarzy się zmienia. No, ciekawy motyw. Jeszcze zmienia się w świecie rzeczywistym. Gość jest miły, cały, dla niego wredny.
You are gracious as always. Dziękuję za walkę. I regret that there won't be much time for such practice now that you've almost finished your training. Master Lee told me to pass on that you should speak to him when you have the chance. He said you could take your time, so you need not rush. Okej. Okay. No, gdzie znajdę mistrzali, to raczej... No, ale ta druga opcja nie jest też zabiła, więc może. Master Lee just went into his house. It's just over there, as always. You have some time to wander the school and talk with other students. Smiling Mountain likely has some of the younger students available if you want to spar. No dobra. I shall leave you to it. Take care, my friend. Z chęcią trochę poćwiczę walkę, zanim udamy się na jakieś poważniejsze tej misje. No dobra, a więc widzimy podział gry na rozdziały. Coś mi to przypomina, ale jednak to jest dość znany motyw, zwłaszcza z tamtych czasów. Rozdział pierwszy, w którym mistrz przepowiada zagładę. Pojawia się rywal do stanowiska, a przeszłość prześladuje teraźniejszość. Twoje szkolenie zbliża się do końca w idyllicznej scenerii dwóch rzek. Mistrz Lee obiecuje, że wkrótce dowiesz się, jak tutaj trafiłeś i dokąd zaprowadzą cię przyszłe wydarzenia. Tymczasem pojawiają się dziwne opowieści o duchach, które nie mogą zaznać spoczynku, a także o zagadkowych zabójcach, którzy nie zważają na prawo. Większość zabójców, praktycznie każdy każdy zabójca nie zważa na prawo, no chyba, że chodzi to o jakieś prawo zabójców, co wbrew pozorom brzmi głupio, ale tak czasem faktycznie jest, że są jakieś prawa, że na przykład nie zabijamy określonych osób czy coś tam, są w niektórych gildiach takie prawa, więc no w sumie, że nie można jakoś tam nastawiać siebie za koszt gildii, czy tam gildii za swój własny kark, no cóż, te sprawy, no mniejsza o to. Przechodzimy już do gry. Gra ma taką strukturę pseudo-otwartą, oczywiście z podziałem na lokacje. Chociaż jak to dokładnie tam jest w przyszłości, to już nie pamiętam, muszę przyznać, no bo jak mówię, grałem w lata temu, chociaż początek mniej więcej pamiętam. O, tu mamy jakiegoś Gao mniejszego. Co do tamtego gościa, byłem na niego miły nie dlatego, że ogólnie zamierzam grać w mojego gościa, tylko po prostu z tego co póki co jakie informacje posiadam. Gość jest chyba przyjacielem głównego bohatera. Więc jeśli się okaże jakimś zdrajcą czy dwulicowcem, no to na razie ja mam zamiar być dla niego miły, bo to się wydaje taki, wiecie, typowy przyjaciel głównego bohatera, który po prostu z nim trenuje. Takich gości warto mieć przy sobie. Kto wie, czy skończy jako zdrajca wobec nas, czy jako jakiś przyjaciel właśnie, który odda nas życie, czy coś takiego. Tego nigdy nie wiadomo. O, you're finally here to talk to Master Lee, are you? I certainly hope so. The old man is in there meditating, and he won't train me until he talks to you. No cóż, kim ty w ogóle jesteś? Po z tego co wnioskuję, po pierwsze raczej mnie nie lubisz, a po drugie... Chyba też tutaj, wydaje mi się, że taki typowy rywal pokroju Garego z Pokémonów, a więc no cóż, co ja ci mogę powiedzieć? Na razie bądźmy dla niego tak sarkastycznie mili. Chociaż możemy też być zupełnie mili. Nazywają starszego mistrza, okazujesz mu brak szacunku, bo to jest oczywiście stary gość. No ale po części pewnie jest stary, no stary mistrz, to jest takie jeszcze dobre określenie. Ale no cóż, że widzę, że zawsze jest gościu bez kultury, więc po prostu powiedzmy tak troszeczkę sarkastycznie. Przyszedłbym szybciej, gdybym wiedział, że opóźniam twoje szkolenie. You would have dropped everything to make way for me. I don't think so. You're far too important to waste time worrying about my education. Master Lee certainly considers your training important enough to shove all others aside, so why shouldn't I bow down to your greatness? Ależ dziękuję. No cóż. Czym sobie zasłużyłem na taką agresję? Go talk to one of your sandal-licking friends and let them tell you I'm jealous. Try Lynn. She'll say anything to please you just to see your simpering little smile. Pathetic. Master Lee wants to talk to you. Do me a favor and go talk to him. Then maybe I can actually receive some education at this school. I teraz jest pytanie, bo jeżeli mistrz faktycznie olewa innych uczniów dla naszego głównego bohatera, to ja troszeczkę rozumiem jego gniew, tego całego Gao. W innym wypadku... No cóż...
Też trochę rozumiem mistrza, bo jeżeli powiedzmy z jakiegoś topowy uczeń, to wiadomo, no, że to jemu chcę poświęcić jak najwięcej uwagi, żeby ten mógł w przyszłości szkolić innych też przy okazji, jeżeli jest to bardziej mistrz ze mistrz. A jeżeli żąda sławy, no to cóż, wiadomo o co chodzi, prawda? No, chcę mieć potężnego ucznia, a nie kilku średniaków. Jestem ciekaw, kto dokładnie w teorii jest tutaj według niego moim mistrzem, no ale dobra. Posprawdzajmy też, od czego muszą czekać książeczki. Stara mowa, tom pierwszy, Tofan, czyli stara mowa, była językiem ojczystym jednego z wielu królestw walczących o dominację przed zjednoczeniem cesarstwa przez Tiena Roztropnego, naszego pierwszego cesarza. W trakcie wojen ciągłe zmiany panowania w wielu terenach przyczyniły się do rozpowszechnienia starej mowy. Do czasu, gdy Tien Roztropny utworzył cesarstwo, stara mowa była już tak rozpowszechniona, że stała się drugim językiem urzędowym jadejtowego cesarstwa. Chyba nie muszą wiedzieć, do jakiego kraju się cesarstwo odnosi. Tu jeszcze mamy coś ciekawego. Style walki wręcz. Style walki wręcz nie zawsze mają harmonijny dostęp do energii ciała i umysłu. Czasem źródłem ich siły jest właśnie brak równowagi, jak w przypadku żelaznej dłoni i żmii. A nie żmii? Każdy z tych stylów wymaga posiadania trzech zwojów, które przygotują ucznia na próbę wytrzymałości. Jeśli uczeń spróbuje opanować style bez koniecznego zrozumienia, jego ciało może nie wytrzymać gwałtownego przepływu energii. Niełatwo jest uzyskać wiedzę o stylach żelaznej dłoni i żmii, gdyż większość nauczycieli traktuje je jako odstęp od klasycznego kanonu. Uczeń nie powinien podejmować próby opanowania stylu, dopóki nie zdobędzie wszystkich trzech zwojów. Najtrudniejszym, najbardziej poniżającym etapem każdej podróży jest zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń i zadanie sobie pytania, czy wyprawa nie przerasta naszych sił. Czyli rozumiem, że jest to jakaś misja poboczna. Długa susza. Długa susza uznawana jest za jeden z najgorszych okresów w niedawnej historii jadejtowego cesarstwa. 10 lat temu, 10 lat skwaru i niewielkich opadów uszczypliło nawet przesadne zasoby szpicherza cesarstwa. Mędrcy przepowiadali co najmniej 3 kolejne ataki katastrofalnej suszy, podczas gdy Ministerstwo Harmonii odnotowało już setki tysięcy ofiar śmiertelnych. Wtedy to cesarz Sun Hai ogłosił koniec suszy i susza się skończyła. Ze sprawą boskiej woli cesarz, nasze wyschnięte ziemie znów się zacieleniły i przywrócony został właściwy porządek rzeczy. Patrząc, że mamy tutaj do czynienia na przykład między innymi z magią, to czuję, że to może mieć jakieś związki z politycznymi intrygami. Jakimiś czarnymi machlujkami. Zapewne i tutaj są też źli mistrzowie sztuk walki, skoro już na początku mieliśmy wspomniane o zabójcach. Always good to see you wandering the school. You're the best among us after all. So it makes everyone train a little harder when you're around. The tricky part is making sure we're emulating you, not hoping to take you down a peg. You should think carefully before bruising the tender egos around here. Oh, did I tell you to see Master Lee when you have a chance? I'm not taking the blame if you forget. Oj, już nie przesadzaj tak, Jingu. To jest właśnie ten nasz przyjaciel. It's always good to see you again, but I should keep practicing. Dobra, to nie będę przeszkadzał. They'd probably skin me alive if they heard me say this. But Wen and Lin look like they've got a little more free time right now. Go pester them so they don't pester me. Więc można cię coś jeszcze wyciągnąć. Dobra, czyli ty mówisz już to samo w takim razie. To już podziękuję za twoje teksty. Może z tą dwójką się będziemy mogli zmierzyć, byłoby całkiem miło. Zobaczmy sobie. Jak z nim może pogadajmy. To mi mocno oznajmia, że ja będę miał z tym prędzej czy później do czynienia. Our most senior student has a spare moment to spend with me. An honor. No, wait, I shouldn't be like that. Master Lee always reminds me that jealousy is a low path and not worthy of one of his students. I understand your training is almost complete. I wonder who will replace you as our example. It certainly won't be me. I can't even imagine Master Lee saying, "You must strive to be like Lin in all things," to the others. Just the opposite, more likely. Powiem, że miałem się przyczepić, iż nie podoba mi się motyw tego, że jesteśmy najlepszym uczniem, ale jak się dowiedziałem, że jeszcze najstarszym, no
to już jako tako jestem w stanie to zaakceptować. A właśnie dlatego najlepszy uczeń brzmi trochę słabo, że tak naprawdę to nasz bohater na tym poziomie trudności... no widzieliście jak RWM od tamtego gościa, on mnie za jakiegoś przekoksa uważa, więc... Kurczę, to jest tutaj akurat fajnie pokazane. Na tym poziomie trudności moim zdaniem to jest coś adekwatne właśnie, że oni padają ode mnie jakieś 4 strzały i ja od nich. Jedną różnicą między mną a nimi nie jest siła fizyczna, tylko właśnie wyszkolenie, no. W tym wypadku skill gracza kontra skill SI, prawda? O to chodzi. Oczywiście można byłoby zrobić, żeby SI miało 0,000 ileś tam mikrosekundy reakcji i wtedy, no cóż, byłoby ciekawie, ale no jednak to właśnie SI jest w miarę dostosowane. No dobra, panie i panowie. No cóż... Naśladowanie innych to jest, szczerze powiedziawszy, dość grząski grunt. Czy warto naśladować innych? Czy kroczyć swoją własną drogą? Warto jest brać wiedzę od innych osób, ale jednak... iść swoim własnym torem? To jest takie moje podejście raczej do tego... Babka jest trochę roztrzepana, ale też raczej nie chciałbym jej obrazić, więc niechaj będzie może pierwszy dialog. Mistrz Lee będzie musiał to powiedzieć, jeśli pokażesz, że jesteś najlepsza. Postaraj się! To ma sens. Czy to, jak żyjesz swoje życie? Jeśli tak, to pewnie wydaje się efektywną filozofią. Mógłbyś tylko być pouring honey in my ears, ale to nie half as fun as other places it could go. Oh my, you've gone kind of red. I shouldn't tease you like that. Maybe I should spend more time training and less time worrying about where I stand in the school. How else will I be good enough to take you down one of these days? Besides, there might be bigger things to worry about. I find myself intrigued by the ghost tales that everyone's mentioning. No ja ci powiem tylko tyle, panno. Kurczę, mam wrażenie, że ona jest jakoś taka strasznie zbytnio dla nas przychylna, ale ja jestem ogólnie podejrzliwym człowiekiem wypełnionym z uczuć, więc to może być całkiem normalne. Jednakowoż prawda jest taka, że lepiej właśnie jest robić, a nie mówić, że się robi. To też nieraz miałem okazję na własnej skórze testować. No ten katar to ja nie wiem, bo mu całą rodzinę zamordowałem dzisiaj po prostu. Mniejsza o to. Mniejsza. No dobra, co ja mogę powiedzieć na jej piękne zdanie? Ale ja mówię, ona jest jakaś tak za miła. Może po prostu jest zakochana w waszym głównym bohaterze? To jest właśnie wkurzające w grach, w których startujemy już mimo wszystko ze swoją postacią, ale jednak posiadającą jakiś już określony z góry przez twórców charakter. Nawet nie wybieramy go, tylko jest określony z góry. W takiej sytuacji, no cóż, ciężko jest się przystosować, dopóki postaci jakoś nie poznamy. No ale taka jest też magia, że zostajemy wrzuceni od razu w jakiś taki wątek. O, już nie jesteśmy na początku naszej historii, tylko gdzieś w połowie, a potem dopiero poznajemy początek i koniec. No cóż. No i też całe rozwinięcie, które tam zajmuje jednak większość gry. Początek to pewnie jakieś zazwyczaj są wspomnienia, a koniec, no to cóż, koniec to koniec. Mniejsza o to, panie i panowie. Może na koniec odcinka, bo chciałbym go już zakończyć w tym momencie. Jakiś mały sparring. I have to keep practicing if I'm going to be able to best you one day, aren't I? No cóż. Zaczynajmy. Excellent. Let's see if we can use Smiling Mountain's sparring ground. Once we're done, I'll wander back here if you need me again. Okej. W takim razie niechaj i tak będzie. Jakiś teren ćwiczebny? A, po prostu kawałek terenu wyciągnięty przed jakimiś mieszkaniami, no dobra. I tutaj trzeba się bać, żeby z nią przypadkiem nie przegrać, się domyślam, bo ja widziałem, że tamten gość bije, więc domyślam się, że pojedynczy błąd może kosztować mnie połowę zdrowia, bo ona już, jak widzę, korzysta z broni. Jak pamiętam, to bronie były dużo silniejsze od stylów walki. Przeskoczę sobie nad nią. Fajnie, te przechodzie się wyglądają z kombinacjami różnymi. Mocniejszego ataku będę starał się na razie nie używać. Bo wtedy jak używamy jakichś mocniejszych ataków, właśnie się spowolnienie czasu czasem załącza po uniku. Ło! Dobra, aż tak dużo nie bije, jak pamiętałem, żeby miało bić. A może tego, że właśnie mam dodatkowe punkty zdrowia. Dobra, raczej jeśli będzie problemu. Walka zakończona. Ale bez uników, jakbym tak walczył, jak na wygrasz, to byłoby raczej problematyczne.
40 doświadczenia, kurde. Przyznam się wam, że ja nigdy nie byłem tak zwaną kobietą lekkich obyczajów, chyba tylko facetem lekkich obyczajów na achievementy. Jednakowoż... A tutaj nie muszę czekać do odpowiedzenia, dobra. Jednakowoż prawda jest taka, że... No cóż... Harmonijne kombinacje! Nie wierzę! To wiem już, że przeczytałem na początku kolejnego odcinka. Ja już to wiem, wreszcie rozwieją się moje wątpliwości! Mam nadzieję, że to będzie opis faktyczny części gry, a nie jakiś... Że to jest technika wymyślona przez pana A, dana panu B, przez pana C. Wiem, to jest część uniwersum, ja to bardzo z chęcią sobie przeczytam, to jest część uniwersum, ale chciałbym się dowiedzieć, czym to jest w grze. Mniejsza o to. Jak to mówią, na wszystko przyjdzie czas. Ale tak samo przyszedł czas na koniec tego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Jak się podobało, wiecie co robić. Jak się nie podobało, też wiecie co robić. Wiem, że niektórzy z was pewnie nie już wyłączyli film na początku, bo stwierdzili, że to nie kotek, on sobie oglądam. Ale mam nadzieję, że reszcie się podobało. Do następnego razu. Cześć.